poważniejsza marka. Ale po co tych filozofów się produkuje? Czy takie zjeby, jakich mało? No nie, są filozofowie bardzo fajni. A to ilu się produkuje rocznie? Ilu się rocznie produkuje w Polsce filozofów? No pewnie kilkuset. No i po cholerę. No tak. Jak nie kilka tysięcy. Wiecie, co ja bym cofnął to towarzystwo z powrotem do PGR-u, większy był pożytek. O tak, to na pewno. Wykładowca UMCS, gej. Członek Partii Zielonych angażował się... Czy niedojrzałych czerwonych. Czy angażuje się w inicjatywy na rzecz kobiet, mniejszości, pracowników, imigrantów i zasłynął z tego, że ożenił się ze swoim partnerem w Wielkiej Brytanii. A kto sprząta, kto gotuje? No właśnie tego czy nie wiem. Dyżury wyznaczone? Oni są obaj obrońcami kobiet chyba. Czyli kobiety zatrudniają jako pomoce domowe. Chcielibyśmy, by wszystkie pary tej samej płci mogły zawrzeć małżeństwa. To wielki krok kulturowy i cywilizacyjny. Paweł i ja zrobiliśmy to też dla społeczeństwa, choć jestem anarchistą. Rewolucja. To czekaj, to zaraz. A profesorem jest? Ale jak to, anarchistę? Bierze od państwowego na Uniwersytecie Państwowym pracuje. Bierze ślub od państwa, a mówi, że jest anarchista. To popierdółka jakaś, a nie żadna anarchista. Weź to. To on pewnie i gejem nie jest. Geje, uważajcie, to jakaś wtyka. Pewnie najwyżej przebuszuje kieszenie w trakcie. Anarchista, normalnie. Rewolucja polega na tym, że jedno... Profesor anarchista, rewolucja! Co za... To jest doktor habilitowany. No. Kto mu dał habilitację? Bo doktor to jest dureń, to już wiemy. Polega na tym, że jednopłciowe... Przynajmniej na UCS-ie, na filozofiach. Jednopłciowe małżeństwa to zerwanie z homofobią i wielki protest przeciwko uprzedzeniom, a z drugiej nawiązanie do tradycji. Jakiej tradycji? Na przykład moja żona jest zadowolona, się z nią ożeniłem i to jest przejaw właśnie równości płci. Gdybym ożenił się z mężczyzną, to była dyskryminacja kobiet. No raczej tak. No, to już nie będziemy może ale to jest ciekawe, są ciekawe wątki. Czy ja mogę kontynuować? Proszę tego, bardzo. Tego Ćwila? Powołuje się, tu jest taki pasus. W trakcie wykładu w Lubelskim Centrum Kultury. Wiecie, po co jest Lubelskie Centrum Kultury? To jest to centrum kultury, w którym odmówiono mi debaty w czasie wyborów prezydenckich. Radio Tok FM tam urządziło debatę, zapraszało wszystkich, a potem mi odmówiono głosu. Tam 100 tysięcy osób to obejrzało w internecie. Tak, jest to na naszym kanale. To po to jest Lubelskie to Centrum Kultury. To jest miejska instytucja. To jest lewackie, a nie miejskie. I też, bo lewacko-miejskie Centrum Kultury. I też tam się dyskryminuje z powodów politycznych, bo nie dopuszcza się do debaty. Oczywiście żony prominentnych działaczy PiSu tam biorą też pieniądze. Tak. No, i tutaj pisze, że jakiś też filozof Cezary Wodziński podkreślał w tym Centrum Kultury na debacie, że słuchaj, w słowie gościnność akcent pada na inność. To debil znaczy. Taki też filmik internetowy jest, jeden gość tam mówi, że słowo Żyd to tak wiersz o co brzydki. I to mu za to robią jazdę, że Żyd to brzydki, a tu gościnność i inność. I mówię, głupota to jest potem kłopotać. Też takie podobne słowa. Najpierw jest głupota, potem jak my normalni muszą się kłopotać z takimi durniami. I on tutaj się powołuje, że winniśmy gościnność osobom uważanym za inne, obce, a tak naprawdę potrzebujące, cierpiące, prześladowane i wojnę, i po ludzku, i tam gościnność to cnota i świecka, i religijna. Zalecają ją teksty różnych kultur, Biblia hebrajska i Nowy Testament, Koran, Mahabharata i Ramayana, eposy greckie, Pantadeusz i Pizdeusz. Wszyscy święci. Tak. I tacy jak on, jebnięci. O wrotach w Soplicowie, brama ma wciąż otwarta, przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich gościnę zaprasza. No, rekomendują gościnność myśliciele od oświecenia do dziś. Kant, Franz, Schmanz, Louis Define i Fabergé. I oczywiście papież Franciszek wciąż powraca do idei kultury spotkania, do idei gościnności. Praktykuje ją także w odwiedzinach uchodźców na wyspach Lesbos. I Lampedusa, a także na plaży w tej... A także w zaproszeniu grupy migrantów do Watykanu. Polska, zwłaszcza Lublin, powinni się wreszcie otworzyć na uchodźców. Znam Czeczenów, którzy od lat mieszkają w naszym mieście i są tacy, tak jak my, Lublinianami. Pomóżmy uciekinierom z krwawiących regionów świata. Przyjęcie 700 uchodźców to nasz obowiązek moralny z poważaniem Drychapty Kitliński. A co ten Kitliński kiedyś zrobił?
Gdy byłem rzecznikiem ONR-u, jedna z takich lubelskich telewizji internetowych po Marszu Niepodległości zorganizowała takie spotkanie, to miała być taka rozmowa moja, z panem Kitlińskim, doktorem. I nie przyszedł, bo on z faszystą nie będzie rozmawiał. Aha. No to ja mówię, to taka tolerancja, taka otwartość. Taka tolerancja. No ale co do czego, ktoś to i się zesrał ze strachu i nie miał o czym gadać, taki doktor. Ja mam, wiecie co, ja naprawdę będę kandydował w wyborach. Nie ma innego wyboru. W których wyborach? W każdych możliwych, w których będę mógł powypierdalać z wyższych uczelni takich leni, którzy narodowi przynoszą tylko szkodę i są pasożytami. Wreszcie polskie uniwersytety mają być miejscem mądrości, roztropności i przynosić korzyść wszystkim obywatelom, a nie jakimiś lewackimi jaczejkami, co to chodzi dwóch kretynów za rękę, jeszcze są z tego dumni. I państwo im za to płaci. A oni są anarchistami. Anarchistami. Prawdziwi anarchiści to mieszkają na Skłotach. Lublinianie znajdowali schronienie. Chciałem zobaczyć, jak gdzie mieszka ten śmil głupi. Na pewno nie w Skłocie. W pewnym momencie mieszkał w Wielkiej Brytanii. Tam się ożenił. Nie ożenił, tylko trudno nie, tak powiedzieć. Tam sobie farsę załatwił. No dobra, jedźmy, co on tam jest. Lublinianie znajdowali schronienie choćby w latach 80. ubiegłego wieku.